Gdy mówimy o dzieciach, u których pojawiła się krótkowzroczność szkolna lub występuje jeszcze emetropizacja, czyli proces, który ma za zadanie doprowadzić oko do miarowości, korygowanie wady wzroku może mieć wpływ na jej dalszy rozwój. Natomiast u dorosłych z całą pewnością noszenie okularów nie oddziałuje na zmianę wady. U dorosłych używamy okularów, żeby lepiej widzieć, czuć się i funkcjonować. Dzięki nim skutecznie wykonujemy aktywności angażujące wzrok. Jednak niektórzy pacjenci mają wrażenie, że ich widzenie pogorszyło się, gdy zaczęli nosić lub zmienili okulary. Mówią: kiedyś po przebadaniu widziałem lepiej. Teraz, żeby coś dostrzec, muszę założyć soczewki lub okulary. Są to wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia i których nie można ignorować. Z punktu widzenia psychologicznego, jeżeli istnieje zbieżność czasowa dwóch zjawisk. Pierwsze, zacząłem używać lub zmieniłem korekcję wady wzroku. Drugie, widzę gorzej bez okularów niż kiedyś. Naturalnie zaczynamy łączyć je w związek przyczynowo-skutkowy. Tak ewolucja ukształtowała nasz system poznawczy. Jeżeli okulary nie psują naszych oczu, to zastanówmy się, jakie mogą być przyczyny omówionego zjawiska. Gdy kupujemy nowy telefon, stale wydaje nam się przestarzały i wolny. Nie chcemy do niego wracać, choć wcześniej wydawał nam się wystarczający. Podobnie jest, gdy skorygujemy wadę wzroku. Wtedy zaczynamy mniej tolerować zamazany obraz, przyzwyczajamy się do lepszych funkcji wzrokowych i dobrego samopoczucia. Dlatego gorsze widzenie bardziej nam przeszkadza. Po drugie, gdy zaczynamy widzieć lepiej, porzucamy stare nawyki, które w przeszłości pozwalały nam widzieć wyraźnie. Na przykład przestajemy mrużyć oczy. Nasz mózg inaczej przetwarza informację wzrokową i przestaje używać mechanizmów pozwalających na adaptację do zamazanego obrazu. Są to rzeczywiste zmiany, ale odwracalne. Badania wykazały, że już po kilku godzinach po rezygnacji z korekcji wady wzroku, korzy wzrokowej ponownie włączają się procesy adaptacyjne. Po trzecie, niezależnie od tego, czy korygujemy wadę wzroku, ulega ona zmianie na przestrzeni czasu. Czasami zwiększenie się wady refrakcji jest procesem fizjologicznym i nieuniknionym. Dotyczy to szczególnie osób po 40 roku życia, u których na skutek zmniejszenia możliwości akomodacji stopniowo narasta trudność z wykonywaniem aktywności z bliska. W tej grupie pomiędzy 40 a 55 rokiem życia okulary do bliskich odległości muszą być zmieniane co 2-3 lata.